To kolejne takie właśnie połączenie północ-południe, które z jednej strony usprawni komunikację w mieście, a z drugiej strony podniesie bezpieczeństwo. To droga, bo to 120 kilka milionów, w związku z powyższym ogromne pieniądze. Nad tą drogą pracowaliśmy tak naprawdę kilka ładnych lat, no niemniej jednak mogą być najwspanialsze projekty, najwspanialsze marzenia. Bez pieniędzy niewiele się zrobi. Tym razem wyszedł rząd z pomocą właśnie takim marzycielom i dzięki temu, że pozyskaliśmy ponad 60 milionów dofinansowania, możemy rozpocząć konkretne działania. Podjęliśmy decyzję o zainwestowaniu środków finansowych w takie zadania jak tutaj w Zabrze o charakterze obwodnicowym, modernizacja, przebudowa ulicy 921, Nowo Hagera, po to, żeby uprościć, ułatwić, poprawić warunki obsługi Zabrza, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. Takich zadań będziemy realizowali wspólnie z samorządami około 50. Udział rządowy w tych zadaniach to blisko 2 miliardy 400 milionów złotych. Tu w Zabrzu inwestycja jest warta 123 miliony złotych, z czego około 60 milionów to są środki rządowe. Ja się bardzo cieszę, że dzięki takiej współpracy z samorządem możemy wspólnie realizować przedsięwzięcia, które będą służyły mieszkańcom. Nie tak dawno przyznawaliśmy pieniądze na remont jednej z ulic w Zabrzu. Dzisiaj ogłaszamy dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwoju dróg właśnie ulicy Nowo Hagera za ponad 60 milionów dofinansowania. Jest Nowokorfantego w realizacji i wiele, wiele innych programów i projektów, które w Zabrzu były już zrealizowane, głównie z rządowego programu rozwoju dróg oraz rządowego programu inwestycji strategicznych, bo te drogi też są w trakcie bądź były realizowane. Jako mieszkaniec i jako radny cieszę się ogromnie, że będziemy mogli do Biskupic przede wszystkim, bo o to wszyscy pytają, kiedy będzie skrócona droga do Biskupic. To będzie w tej chwili przelot tylko z południowych części do Biskupic, ale to nie tylko droga do szpitala, ale to wszystko odciąży samochody, które jechały przez centrum miasta, czy do autostrady, do średnicówki, także wyrazy głębokiego podziękowania dla pani prezydent, bo to rzeczywiście ogromna praca jej i wszystkich urzędników. To jest bardzo ważna inwestycja, która skróci czas dojazdu. Te korki, które w Śródmieściu się w tej chwili toczą, będą, myślę, że mniejsze. Spełniają się marzenia mieszkańców, a mieszkańcami jesteśmy my jako radni również. Miasto, drogi, sport. U nas to wszystko się teraz rozwija. Już nie pamiętam, kiedy miasto budowało tyle dróg. Ale to mamy zgrany zespół, dajemy sobie radę. Ja jako mieszkaniec dzielnic południowych na północ, gdzie tam pracuję, będę chwilę, moment w pracy.